Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Batairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Outriders. Weźliśmy przez mroczne, niewidzialne w ogóle drzwi, nie ma już ich. Jesteśmy w okolicy, jakieś takie... okolicy... na pustyni, kurde, w skrócie, a nie w okolicy. No i zobaczymy. Dalej czekam na tego bossa, którego się obawiam, że gdzieś mnie zje za niedługo. Bo to mnie i tak nie minie. Wow, dzięki, 6000 broń, chyba to jest shotgun. Shotgun, to jesteś shotgun, celba automatyczna, czyli shotgun. Podpalenie, nie mam podpalenia, a co tu jest? Aha, czyli taki obszarówka, dobra, może być. Dobra, co będziemy mieli tutaj za stworki, potworki? Jejku. Już coś leci. Wy wybuchacie, czy co? Czy wy jesteście do... Ale czemu wy macie 29 poziom do jasnej, ciasnej? Wow! Dziękuję, tak po twarzy dostałam właśnie obecnie. No i super, i coraz większe paskudy, kuźwa, z poziomem nie wiadomo jakim, co to ma znaczyć. Wow, po prostu, tego się nie spodziewałam. Dzięki, że chociaż fioletowy przedmiot jakiś dropnął. Ale to i tak nie zmienia faktu, że to jest jakiś masakryczny poziom, o co chodzi. A gdzie wy lecicie? Jak mi się amunicja skończy. No nie, to są chyba jakieś żarty obecnie. Wow, tatuś przyszedł. Dzięki. Nie no, to jest chyba gra dla masochistów jakiś. No sorry, ale to jest przesada. Dzięki. To jest przesada, no. Żebym ja się musiała tak męczyć z tymi przeciwnikami, no. Odejdź ode mnie, brzydki. No nie, no naprawdę. No, zaszarżujesz na mnie, wiem o tym. Chodzi już, kurde. Dropnąłbyś coś. Masz niebieską kupę. Ciesz się. No nie no. Nie rozumiem. Zbliżamy się do sygnału. Rzecz w tym, że mógłby być nadawany tylko gdyby efekty działania anomalii słabły. Ładne to ja przy tej grze. Może jesteśmy na skraju czegoś w stylu oka cyklonu. O kurde, fioletowe. Broń, maszynówka, dzięki, alleluja po prostu. Beznadziejna.
Why? Dobra, zobaczmy, co to jest. Burzy trafień z broni błyskawicy. A to co? Jako zdrowie. Ale to jest beznadziej... A mi... Dlaczego mi nie dać jakiejś porządnej broni? Tylko takie kupy mi rzucają po prostu. Takie na od... No. Na odwal się, żeby brzydziej nie powiedzieć, gro. Ja już chcę legendę. Dawno nie miałam legendy. Co jest grane? Czegoś tu gdzieś nie było pomiędzy krzaczkami? Jest, coś widzę, oczywiście. Moje oczy są na takie rzeczy uczulone. Come on, koniec gry się szykuje, a mi niebieskie, zielone rzeczy mi gówna rzucacie. Co to tu się dzieje? Kto mnie zaś zje? Burza. Zwyczajna burza cię... Aha, to jest do polowania. Zostawiam to. Na razie obecnie. Ta grota wygląda obiecująco. To fajnie, tylko którą... Dobrze idę, no to co mi gro pokazuje, że idę nie bardzo za dobrze? Znalazłam grotę. Powinna pomieścić ciężarówki. Ruszamy. Burza nasila się z każdą chwilą. No to chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Nie mogę postawić. Oni postawią za mnie. Chyba utkniemy tu na dłużej. Na wieczność. Niech tak zostanie. Musisz pić, ty głupia zdziro. O Boże. Hej, obudziła się! Jak się czujesz? Byłaś nieprzytomna. Ja nie czuję moich nóg. Ciekawe czemu? Nie będziesz chodzić już. Nie pamiętasz, co ci się stało? Tadam. Moje arcydzieło. Dąbrowski. Masz wózek. Samego siebie. Co? Co znowu zrobiłem? No przecież dobre, no! Co jest, kuźwa? Jezu. Myślałem, że moja córka chce, byś żyła. Bóg jeden wie dlaczego. Zabij mnie. Albo zejdź mi z oczu. Chana! Czy to jest ogień? Nie, kuźwa, woda. Taka płonąca. Sami. Powiedz innym. Rozejrzę się. Pakujesz się w kłopoty. Malnie tak jak ja. Ejku, ejku. Kolejny ten historyczny. Chciałbym iść. Ale ja chcę znacznik zrobić, nie mogę. Chociaż i tak tam w jednej lokacji poprzedniej, żem pominęła trochę tych pobocznych. Znaczy, jedno mi się zepsuło. Tam było też historyczne jedno. No nie wiem, czuję, że chcę cisnąć do przodu. Bo cię zna. O, moja słodka szlachta. Że byłem za ciebie zawsze pijakiem i graniem. Dobra, taki jestem. Przynajmniej nie udaję. O, przynajmniej coś powiedziałeś. Aha. Pewnie. Czemu nie? Słuchaj, musisz. Wiem, będziesz dziwnym, żeby się nie przynosił odsądzić olej i usunąć odłamki. Wow. A ty kto ty jesteś? Tylko mnie nie zjedz, proszę.
kurde. Kurwa. Daj zbroję. Kratuik. Co to za kosmici? No nie no. No, no nie no! Nie. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Mam przyjebane! Zaparykaduj w jaskinie, kuźwa mać. Nie, to jest, nie jest jeszcze to, ale to jest wódz i... O Boże. W tej lokacji szykuje mi się wpierdziel. Duży wpierdziel. Nie masz amunicji! No to zajebiście. Dzięki, że się umiesz teleportować. Nie widzisz mnie. Ja cię mogę stuknąć. Ale coś fioletowego dropnął. Mami nawet dwie rzeczy fioletowe. Nie chcę widzieć. Obrońkę. Ktoś mnie tu pyka? Ja cię zaraz pyknę jeden z drugim. Hops. Aha, to jest ta burza. Burza z tej broni. O, fajne. Fajne, fajne. Burza cię pieści. To dobrze chyba, no nie? Gdzie jest jeszcze jakiś... Dużo was tu jest. Co wy tu robicie? Czego wy tu chcecie? Ja tu chcę żyć, aby co? Fajny efekt. No od tyłu, no... No po prostu norma w grze. Od długiego czasu. Tak mnie kochają po prostu. No chyba jajca sobie rób... Takie pachołki mnie zcięły po prostu. A czy mogę najpierw sprawdzić, co mi dropło? Wait a minute. A ten szefu też tam będzie? Kolejny jakiś ten... Beznadziejna amunicja. Dziękuję. Nie, trzeba będzie wszystko od nowa, niestety. A ja mam ładną brońkę, dostałam od ciebie. No, tu jakąś fajną tą. Dropnij coś fajnego znowu. O, jest coś fioletowego, widziałam. No jest, oczywiście, dobrze widziałam. Czy jakiś nie jest ten taki... Zginę zaraz. Jak to ja? Zamiast się schować, to kurde cwaniakuje. Jak to zwykle ja, oczywiście. Fajna ta brońka. Żebym ja tą zasadkę przeżyła. To by było zajebiście po prostu. Co wy robicie?
No marzyło mi się. Chciałabym chociaż legendarną, no ale no wiecie. Chcę się cieszyć tym, co się... No i znowu nie mogę pozbierać fantów. No nie żartujcie ze mnie chyba! Kurwa, co jest? To jest nasza broń. Jakub. Czy to są Outridersi? Nie. Jakieś monstra wciągnęły mnie w zasadzkę. Słyszysz mnie? Jakub! No nie, no zaatakowali nam obóz, kurwa mać. Czekajcie, fanty! Atakują wam obóz? Fanty. A nie, poważnie, tu są same fioletowe rzeczy, no, no nie ma jajców, no. Jeszcze tam przez, u tego gościa, no tu dropnął. Co tam fajnego mamy? O. Taki sam hełmofon, ale... Dobra, to rozwalę. I to też. No wow, nareszcie jakaś maszynówka. Coś ty mi zmieniła. Nie, co ty? Czekajcie, to do rozbiórki, to też ta maszynówka, też. I te dwa shotguny nam zostają. Dobra. No i tak. Aha, tu mam, ale to jest to, jak chciałam, to o. No i beznadziejne, bez... Dobra, wiecie co, poniszczę, bo to nie ma sensu takie trzymanie chyba, co? Ile by to kosztowało na ulepszenie takich rzeczy? Aha, i dostaję te punkciki tytanu. Powrotem, no to okej. Okay. No to z tym to ja się mogę pogodzić, dobra. Dobra, wracamy, bo tam atakują nas, kurczę. To nie jest nic wesołego. Tu muszę sobie zmienić, w tej broni, co teraz nam dropła. Co tam się dzieje? Nikogo nie ma? Jezus Maria, wszystkich porwali. Wszystkich. Aha, ten August został. Aks, nic nie robić. Jak schować? Przyjaciele zabrani. Zabrani? Przez kogo? Zabrali ich? Tak. Żywych? Tak. Żeby zjeść ich? Macznego kolacji, co? Dwie i zabierze. Szybko. Szybko do bossa, szybko. Zaczekaj. To mi teraz ulepszy bronię. Aha, masz pokawkę masz. Ja nie umiem używać. A zaraz. Piu. Nie może. Nie, czemu? Albo Axt jako oni. O Jezus Maria. Pacyfista się znalazł. No nie żartuj. Ja wiem, że kiedyś to nadejdzie. Walka z bossem. Czołem. Nie wiem, czy dam sobie radę. Mniej więcej wiem, kiedy go atakować. Tak mniej więcej, wiecie. Tylko się tyle doczytałam. Tak, zaspoilerowałam sobie bossa. I jeszcze jedną rzecz, którą jeszcze wam nie powiem. Dopiero zobaczycie. Pewnie tam u góry będzie boss. Po cichu. Nie, ty po cichu nie potrafisz. No tu mamy ten nasz obóz, ale nikt mi teraz nie ulepszy broni. Mam mi snajperka, dajcie mi snajperkę. Ta jest fajna, bo ma tą umiejętność, wiecie. Myślisz, że oni wciąż żyją? Tak, ale szybko. A te dzikusy z bronią, widziałeś ich już wcześniej? Kim oni są? Oni są ogień, nienawiść. Łogień. Rozwaliłam ten i już nie wiedzą, gdzie jestem. Oni mają tarcze! To są chyba jakieś żarty kolejne.
Ale ja. Ura. Ty, bo cię ściągnę tam. Dobra, spłonął. Mam się zapalić. Byłoby milej. Dobra, dostał. A ty co ciekawski. Tamten niechętny jakiś taki. No i co to było, co? Dobra. Na razie wszyscy, ale tak na razie. No, już widzę, że lecą następni. No i nie są chętni, nie przyjdą. Więc pewnie tu się mi szykuje boss. Ale by fajnie, jakby tak siadł ten... To stresujecie to? Boż ty w życiu! No. Chciałbym tak co chwilę te fioletowe rzeczy dostawać, byłoby bardzo miło. Widzę, że ktoś od boku chce mnie zejść. Czemu mi się przypomina A Realm from Ashes? Też jest taka lokacja. Nie skończyłam oczywiście, ale też jest taka pustynna lokacja. Zgubiłeś, gościu, coś tu? Tak szukałaś mnie. O Boże. Nie wiem, czym są te stworzenia, ale to chyba nie była ich wioska. Nie wyglądają na zdolne do budowania czegokolwiek. Dom. Dworzec. Wcześniej. Chwila. To był twój dom. A te bestie go zniszczyły. Oh no. Tak mi przykro. Nie. Nie rozumiem. Co się stało z twoim ludem? Wszyscy. Już Ashley. Nie ma.
Dobra, lecimy. Dzień dobry. Macie coś dobrego? Nie. Mamy śmierć. Powiem bezsensowną oczywiście. No, już. Aha. Jejku, ja już chcę poziom, ja już chcę punkcik tam ten. Tamtą umiejętność fajną. Aha, zaś jest kolejny. Świrus. Świrus! Hello! Dzień dobry. Zeszedłbyś na dół. No, to jest beznadziejny. Fajnie, że się umiecie teleportować i unikać moich strzałów. Zajebiście. Oczywiście, że musiał mnie trafić, no. Nie wiecie o tym? Dupę dostanie za to. Wow. Kto to miał te moce? O, fioletowego coś zrobił. Leci jakiś goguś. Chodź, goguś. Strasznie oni napindzilają. Jest tam ktoś... No właśnie nie. Chodź, uleczysz mnie. Mój kolega też. Wow. Ojejku. Aha, oni zwykli też mogą mieć ten... moce najwyraźniej. Gdzie ty idziesz? Wiedziałam, że ktoś od tyłu będzie chętny. Znaczy, to jest normalka w grze. Ciekawe, ile razy już to powiedziałam w ciągu całej serii. Za dużo razy chyba. A ty gdzie, cwaniaku, coś bla? Aha. Już koniec. Moja kolej. A ja wyszłam sobie do budynku. Nie wiem, co mi to dało. Może coś, może jakąś osłonę.
Wiecie, muszę tu pilnować i tu muszę pilnować, bo tu jest... Nie, tu się odkleją. Się odkleją. Tu się przykleją. Oż ty w życiu! Dobrze, żebym zwróciła na to uwagę. Bo bym sobie spłonęła żywcem. Dobra, on spłonie. tędy nie. Aha, ktoś leci do mnie. Jakiś chętny na śmierć. Dobra, teraz mnie tylko ten interesuje. Czuwajcie, że ja zmienię ten świat, kuźwa. Ja wiem, że to jest kuszące. Bo wiecie, lepszy sprzęcior będzie leciał, ale... nie? Nie czuję się na siłach na 9 poziom. Ewentualnie zgarnę nagrodę. Ewentualnie zgarnę sobie nagrodę. Mam jakieś pistolety. Lata do kasacji. Tam epickie lub legendarne przedmioty. No tak, już jesteśmy na takim etapie, że... że same... epickie, czyli fioletowe lub legendarne. Legendarny biednie. Legendarny biednie, coś. Poziom świata. Co dostanę? Tytan. Zajebiście, po prostu marzyłam o tym. Nie podnoszę tego. Nie ma takiej opcji, na razie nie. Bo tu mnie czeka, tu będzie walka z bossem. Ja jestem tego milionowo procentowa pewna, że właśnie, bo to gdzieś takie było taka, nie wiem, nie widziałam tej lokacji, ale tam jakieś kolumny będą, coś tam. Klimatycznie to wygląda, że to będzie to, ta lokacja, więc nie. Na razie będziemy siedzieć na 8 poziomie. Dopóki mi nie dropnie może jeszcze coś fajniejszego. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku no, pójdziemy dalej. Ja sobie jeszcze zerknę ewentualnie ile tam... Ale daleko już jesteśmy. Nie wiem, może ze 2-3 rozdziały są do końca gry, więc... no wow, troszkę nie powiem, no fajnie się gra i tak dalej, tylko trudno mi czasem, jak widzicie i kurczę, dlatego nie podniosę teraz tego poziomu świata, no bo wiecie, przeciwnicy będą mieli plus 6, no to będą mieli 30 poziom, gdzie ja mam 24. Nie wiem, ma to sens, może faktycznie powinnam grać na jakimś takim niższym, żebym w miarę sensownie dawała sobie radę. To tak, wtedy by nie było jakiegoś lepszego lutu, tylko był taki średni lub nawet gorszy niż to, co mam obecnie. Zobaczymy. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Outriders. Dzięki, cześć.